Jakub Piesiewicz dla portalu Fight Sport. Jakub, jesteśmy po zwycięstwie nad Kamilem Selwą na gali PL MMA 18. Powiedz, chyba ciężka walka, co? No, ciężka walka. Przewidywałem, że to ja będę jednak z góry, że to ja będę go obalał. Ja kontrolował walkę i będę go uderzał z góry. Niestety, no, wyślizgiwał mi się, nie wiem jak to się działo. Nie mogłem go skontrolować, na szczęście druga runda dla mnie. Skończyłem go trójkątem, zapiąłem, udało się, jestem zadowolony. Powiedz, po tej pierwszej przygodzie twojej z zawodowymi walkami nie miałeś, powiedzmy, takiej chęci już, znaczy, żeby nie walczyć już zawodowo, bo święcisz powiedzmy sukcesy na matach grapplingowych, jesteś dobrym zawodnikiem rozpoznawalnym, natomiast nie chciałeś się skupić na tym grapplingu i jeszcze widzisz, powiedzmy, widziałeś szansę na to, żeby powiedzmy walczyć zawodowo? Znaczy tak, na grapplingu skupiam się cały czas, nie odpuszczam grapplingu, trenuję mocno i staram się być jak najlepszy, jest to, aczkolwiek MMA też jest sportem, który lubię, w którym zamierzam walczyć. Pierwsza walka, zabrakło trochę szczęścia, kondycji, przegrałem ją, ale to jeszcze bardziej mnie zdeterminowało do walki. No i oczywiście chciałem jeszcze podziękować swojemu trenerowi Łukaszowi Bliskowi. Bardzo dobry trener. Wyszkolił mnie na dobrego zawodnika grapplingowego. W tej chwili trenuje mnie do walki MMA. Także wszystko jest na dobrej drodze, cieszę się. Dziękuję wszystkim kibicom. Jestem bardzo zadowolony. Gdybyś mógł jeszcze parę zdań o tej walce powiedzieć z Kamilem Selwą, bo jednak on miał przewagę punktową. Ty byłeś w gilotynie i dość długo cię trzymał w tej gilotynie. Nie obawiałeś się, że będziesz musiał odklepać? Znaczy, miałem świadomość tego, że wygrywa na punkty. Mimo tego, że go obalałem, on wychodził na górę i to on kontrolował walkę. Natomiast kiedy zapiął mi tą gilotynę, czułem delikatne podduszanie, jednak wiedziałem, że nic z tego nie będzie, dlatego starałem się wytrzymać, wyjść z tego. Wiedziałem, że mocno ściska, męczy się, dlatego widziałem w tym przyszłość po prostu, że się zmęczy, a później będzie miał mniej siły, żeby dalej walczyć. Na moment zgaśnięcie światła nie przeszkadzało ci w walce? Nie wiedziałem, co się dzieje, zdezorientowało mnie trochę. Nie wiedziałem, czy to już koniec walki, czy coś się stało, ale sędzia nie przerwał, także walczyłem dalej. I na dobre mi to wyszło. Jakub, gratulujemy zwycięstwa. No cóż, imponujące przez poddanie, tak jak powiedzmy, tak jak twój warsztat o tobie mówi, że masz po prostu dobry warsztat grapplingowy. On cię uratował dzisiaj tak. z punktowej, powiedzmy, przegranej. Zwyciężyłeś. Gratulujemy. No i cóż, czekamy na kolejne walki. Dziękuję bardzo. Dla portalu Fight Sport Jakub Piesiewicz, Marga Radom, Marga Garwolin. Dziękujemy bardzo.